Hej ho, a w Norwegii dawno nie byłem, no to jestem z koszulką Brandbergen. Ja ją wyciągam, a wy klikacie przycisk subem. Jest! Dzwonek jest! Łapka w górę jest! No to zaczynamy! Klub Brandbergen powstał w 1908 roku. Przezwisko klubu to Dumabergen, czyli drugiego co do wielkości miasta w Norwegii. Na koncie mają trzy mistrzostwa kraju: 1962, 63 i 2007. Co ciekawe, w latach 60. byli faworytami do trzeciego tytułu z rzędu, a niespodziewanie spadli z ligi. W Europie najbardziej zapamiętają ćwierćfinał Pucharu Zdobywców Pucharów 96-97. Pomimo braku wielu sukcesów, klub jest wciąż jednym z najpopularniejszych w Norwegii, często balansującym na najwyższych miejscach w lidze lub pucharze kraju. Swoje mecze rozgrywają na Brandstadion, który powstał w 1919, a rekord frekwencji ponad 17 tysięcy widzów zaliczył w mistrzowskim 2007. Przez 40 lat, od 1963 do 2003, dzierżyli norweski rekord średniej liczby widzów na mecz w sezonie. Pobił ich dopiero Rosenborg. Dwa lata z rzędu, w 2012 i 2013, najlepszym graczem sezonu w barwach Brann wybierany był Polak Piotr Leciejewski. Inni polscy gracze w historii tego klubu to Marek Filipczak i Marek Motyka. A teraz tradycyjny element odcinka, czyli koszulka. Moja koszulka Brandbergen, a to niebieski trykot z 2015 roku, czyli zakończony awansem i powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej. W sieci znalazłem podobne koszulki, tylko z długim rękawem u bramkarzy, więc tu mogły służyć też jako treningowe. Ale do rzeczy. Mamy logo klubu Brandbergen, producenta technicznego Hummela, no i ciekawe strzałki odciśnięte w górnej części koszulki na materiale. Na rękawkach również strzałki Hummela, po bokach elementy czarnego, a z tyłu na plecach pusto. Pusto ma nie być w sekcjach łapki w górę, suby dla mojego kanału. Dzięki za każdy kolejny z nich i do następnego razu w Szawie Fanach.